Kochani, witam Was dzisiaj w mojej mikrokuchence. Ostatnio rozmawiałam ze znajomą i pytam ją, dlaczego nie zrywa wiśni? A ona mówi, że w zasadzie tak, kompotów nikt u niej nie pije, drzemów nikt nie je, może jej piekłaby jakieś ciasto, ale jest problem na przykład z wiśniami, no bo nie ma ich jak przetrzymać, bo kiedy się zamraża, po drylowaniu wiśnie, no to wtedy one się robią zbrylone. I ona, mimo wielu lat życia, doświadczenia tak zwanego kuchennego i przetworowego, nie znała sposobu mrożenia różnych produktów sypkich właśnie na sypko. I słuchajcie, może też i ktoś z Was tego nie zna, więc ja chcę się z Wami podzielić, w jaki sposób ja mrożę na przykład wiśnie, albo botwinkę, czy też maliny, truskawki, owoce jagodowe, agrest, bo my też nie pijemy kompotów, nie jemy drzemów, no może z wyjątkiem z czarnej porzeczki, natomiast taki jest u nas zwyczaj, że zawsze do kawy musi być ciasto, i to ciasto zawsze musi być z takimi kwaśnymi owocami. Do tego się właśnie idealnie nadają wiśnie. Jeżeli teraz mrozimy tak normalnie, nie na sypko, no to wtedy zobaczcie, tak jak ja tu mam na przykład zamrożone, obgotowane grzyby, no to jest to z tego wielka bryła, która po prostu no, musi być w całości rozmrożona. Ja oczywiście nie piekę ciasta z grzybami. Ale wyobraźmy sobie, że to byłyby na przykład wiśnie. To kiedy te wiśnie tak zbrylone, wsypane po prostu do woreczka, wydrylowane i zamrożone, jeżeli je rozmrożę, no to po prostu cały ten sok znowu z nich wypłynie i to jest taka nieładna bryła. Więc ja, zobaczcie, robię to inaczej. Mam tutaj to już ponad 10 kg zamrożonych wiśni tego roku. I teraz zobaczcie, one są sypkie, więc mam popakowane w takie porcje na akurat ciasto, na tartę i zobaczcie, że te wiśnie są po prostu sypkie. Może nieraz zdarza się, że dwie są połączone, tak jak tutaj, ale mogę takie sypkie owoce bezpośrednio do ciasta czy na ciasto położyć, do ciasta użyć. Jak teraz to zrobić? To dotyczy, tak jak mówiłam, wiśni, śliwek, wszystkich tych owoców, które są sypkie. Ja mrożę to na dwa etapy. Pierwszy etap to jest, o, zobaczcie, mrożenie, czy wstępne mrożenie na jakiejś tatce, na jakiejś blaszce, tu akurat mam takie blaszki do pieczenia i teraz wykładam blaszkę folią i teraz zobaczcie, co się dzieje. Nawet tutaj było troszeczkę soku, ale mogę to wszystko jeszcze teraz porozdzielać. I kiedy mam przygotowaną właśnie blaszka taka do pieczenia, to jest u mnie porcja na jedno ciasto, to po prostu wtedy to przerzucam do woreczka strunowego. Mogę to przerzucić łyżką, ale ja sobie zawsze biorę do tego filiżankę i filiżanką przerzucam do worka i po prostu to jest takie piękne, tak mnie to kręci, że mam takie owoce mrożone jak ze sklepu, bo w sklepie jak kupujemy, to przecież nie jest to jakaś bryła, prawda, zmrożona razem z sokiem, tylko właśnie takie sypkie
owoce. Oni mrożą na sypko, no ale oni mają przecież specjalne linie do tego, żeby zmrażać owoce na takich taśmach produkcyjnych i potem to po prostu porcjować. I w ten sposób możemy zamrażać nie tylko owoce. I teraz sobie to opiszę, że to są na przykład wiśnie. Mogę sobie dać datę zmrożenia. Tu staram się, żeby w tym woreczku było jak najmniej powietrza. Dzisiaj jest 16 chyba, tak? Wiśnie 16.07.22. I proszę. I to powędruje tymczasowo tu, ale docelowo do zamrażarki. Mam jeszcze też taką samą drugą blaszkę. Ale teraz jeszcze momencik. Tu są wiśnie, tutaj jeszcze. Zobaczcie, że tak samo mam pomrożoną botwinkę na sypko. Ponieważ my właśnie uwielbiamy tarty z botwinkami, to tu mam taką porcję na dwie tarty. Wszystko, zobaczcie, jest piękne, sypkie, niezbrylone, więc nie ma żadnych potem strat soku tego, bo jak mam bryłę, dam to do rozmrożenia, to ten cały sok razem z wodą wycieka. A tak właśnie zmrożoną botwinkę po prostu wrzucam od razu na spód tarty i jest to gotowe. I tu mam dwie porcje, więc to po prostu sobie tu przerzucę. Jeżeli ktoś ma na przykład jakąś fajną, nową taką brytwankę, formę do pieczenia, czy jakiś pojemnik, to nie musi tego robić na takiej folii. Ja to robię, ponieważ akurat te blaszki, one są już bardzo zużyte i ja już nie używam ich do pieczenia, tylko właśnie do takich zadań specjalnych. A zadaniem specjalnym to jest na przykład trzymanie tutaj małych doniczek z rozsadami. Wtedy każdy taki pojemnik, do którego można włożyć kilka czy kilkanaście doniczek rozsadowych, jest na wagę złota. Jeżeli nie ma tej folii pod spodem, to wystarczy wziąć łyżkę i po prostu podważyć owoce czy botwinkę, czy co tam mrozimy na sypko łyżką i to po prostu wszystko samo ładnie odskakuje. Ale to jeszcze nie koniec moich pomysłów z zamrażaniem, bo jeszcze jeden chcę Wam zaraz pokazać. Na przykład mrozimy, teraz właśnie zapomniałam, jak ona się nazywa, przyprawa, którą często dodaje się do zup. Jak ona się nazywa? Lubczyk. O właśnie, mój ulubiony lubczyk. Czy na przykład liście pietruszki, czy na przykład liście selera. To wszystko oczywiście można posiekać i zamrozić w woreczkach. Czyli zobaczcie, kochani, mam tutaj kilka liści selera, bo wczoraj akurat porządkowałam selery, obcinając te części, które się same położyły, te listki. I teraz zobaczcie, co robię. Całe liście niekrojone zwijam w taki rulon w folię. I potem, kiedy na przykład daję do zupy, to biorę cały taki listek. Piękny listek. Selera, pietruszki, lubczyku. To również może być na przykład oregano, czy jakaś inna
przyprawa, którą akurat lubimy używać. I teraz pierwszego dnia, jednego dnia przyniosłam kilka takich liści, wczoraj kolejne i po prostu zobaczcie, dowijam to. Jeżeli brakuje folii, to co za problem? Składam sobie listek na pół i wwijam go w folię. Może wstanę, to wtedy będzie mi... O! I kolejny. Może i tak robicie. Ale ja zaledwie kilka lat temu od koleżanki poznałam ten sposób właśnie mrożenia, głównie ziół. I uważam, że on jest bardzo fajny, bo wtedy nawet jeżeli przyniosę z działki dwa czy trzy listki, na przykład selera, no to zobaczcie, że po prostu mogę to dowinąć. I ucinam i znowu, może tak się to robi, i znowu następnego dnia kilka listków i kolejna zwijka. Nie jest to fajny sposób? Według mnie rewelacyjny. Mam też oczywiście na przykład seler pokrojony. Ale tamten, zwłaszcza zimą, da mi smak. I da mi przede wszystkim wspomnienie lata. I kochani, na sypko możemy również mrozić jakieś większe elementy. Bo ja także na sypko, tak zwane, mrożę cukinię. Robiłam już różne przetwory z cukinii. To były różnego rodzaju sałatki, tarta cukinia mrożona. Jeszcze z zeszłego roku taką mrożoną tartą cukinię mam. Czy jakieś tam inne cuda. Natomiast teraz to jest może bardziej pracochłonne w tym momencie, ale ja postanowiłam właśnie w tym roku mrozić pieczoną, faszerowaną cukinię. I teraz również zrobię to na sypko. To znaczy, to co to znaczy? Że w takim pojemniku do wstępnego mrożenia ułożę jedną warstwę cukinii, a kiedy mi się to zamrozi, to dopiero wtedy poporcjuję albo do pojemników, albo do jakichś woreczków i staram się tak to rozłożyć, żeby później po zamrożeniu była możliwość po prostu każdej takiej pojedynczej cukinii, wyjęcia każdej takiej pojedynczej cukinii. Oczywiście można też mrozić normalnie, tak? Czyli na przykład jedna na drugiej, ale to jest faszerowana cukinia, więc byłoby to na pewno z niekorzyścią dla tego farszu. Więc możecie też i spróbować takiego sposobu. I chociaż dzisiaj będzie więcej pracy z przygotowaniem takiej cukinii, to zobaczycie, że za jakiś czas, za kilka tygodni, za kilka miesięcy będzie bardzo przyjemnie taką pyszną cukinię wyciągnąć, gotową, włożyć ją do piekarnika na kilkanaście minut i od razu mieć gotową do jedzenia.